Więc do profesora chyba bym dorzucił jeszcze Marka Timmela z Houstonu. A może dwa słowa o samych, powiedzmy, o zastosowaniach matematyki, to bardzo mało się w Polsce mówi. Żeby zostać takim rasowym projektem od zastosowań matematyki, trzeba dwa kryteria przynajmniej spełnić. Pierwsze kryterium to jest takie, żeby umieć rozmawiać z ludźmi innej dziedziny, szczególnie jeżeli to są zastosowania odległe od matematyki, ewentualnie samemu nauczyć się tego. A druga rzecz to jest to, że jeżeli robimy zastosowania, to my musimy znaleźć właściwe narzędzia do zastosowań, a nie dobierać zastosowania do narzędzi, którymi się zajmujemy. I to jest typowa cecha, jakbyśmy spojrzeli na laureatów tej nagrody Steinhausa, że to są ludzie często, którzy prowadzili badania matematyczne w wielu dziedzinach. I do takich należy właśnie profesor Bobrowski z Politechniki Warszawskiej. Nie, Lubelskiej, bo ale się nie wiem, co. Dobrze. Pozwolę sobie przytoczyć parę zdań z uzasadnienia nagrody, bo one się dobrze charakteryzują profesora Bobrowskiego. Jest specjalistą z teorii punktów operatorów. Proszę Państwa, w ciągu jednego roku mamy dwie nagrody związane z półgrupami operatorów, to warto o tym zauważyć, co jest ważne w matematyce. Procesów stochastycznych i zastosowań w modelach geologicznych. Jest autorem 5 monografii i około 70 artykułów naukowych. Jego badania związane są z zastosowaniami matematyki i można je podzielić na 3 grupy. Genetyka populacyjna, ekspresja genów i dyfuzja wewnątrzkomórkowa. Ostatnio również zajmował się pewnymi rzeczami związanymi z agrofizyką. Wszystkie zastosowania dotyczą perspektywicznych problemów naukowych i są często dość zaskakujące. Może tutaj dwa słowa powiem na temat ryku genetycznego. Jak ktoś miał rachunek prawdopodobieństwa, to może mu się udało dojść do czegoś takiego jak prawa Weinberga, Harvey'ego Weinberga, w którym dowiadujemy się, że częstotliwość występowania różnych genomów jest stała, niezmienna w czasie, a przynajmniej dąży to w szybkim czasie do ustabilizowania. Okazuje się, że to prawo nie jest do końca prawdziwe. Istnieje coś takiego jak ryb genetyczny, czy jednak zmienia się ta częstotliwość. I to jest bardzo ważna rzecz. Genetycznie istnieje, to dzięki temu możemy, proszę Państwa, badać bardzo dziwne rzeczy. No na przykład dowiadywać się, jak wyglądała historia ludzkości, zanim pojawiło się słowo pisane. Badając genetykę, badając różnorodność genetyczną populacji ludzkiej, jesteśmy w stanie obserwować ludzi ludów, a jednocześnie również mamy zastosowania do takie jak jaka jest bliskość genetyczna gatunków, to pozwoliło zmienić zupełnie systematykę w wielu przypadkach. Teraz to kolejna rzecz to jest badanie ścieżek sygnałowych i ekspresji genów. To jest jedno z najważniejszych zagadnień współczesnej biologii i medycyny. Proszę Państwa, badając tego typu zagadnienia, jesteśmy w stanie często ustalić patogenezę pewnych chorób. Zupełnie nowatorskie są jego badania dyfuzji w cienkich warstwach, których z powodzeniem wykorzystuje twierdzenia o zregenerowanych częściach granicznych. Laureat potrafi bardzo umiejętnie stosować, wydawałoby się, dość hermetyczne twierdzenia teorii punktów operatorów i robi to wyjątkowo efektownie. W monografii wydanej przez Cambridge University Press profesor Bobrowski podaje całe spektrum zastosowań pozostałe jego monografie, wspomniane,
święć, to również zmieniło od tamtego czasu. To również wnioski najwyższej półki, łączące się na praktyczną jasność prezentacji, ściągającą na radę. Dziękuję za to. Słychać? Aha. Mam nadzieję, że mnie zoomowcy słyszą. Zoomowcy, ojej, jakoś nieładnie to zabrzmiało. No po tego typu laudacji to tylko mogę powiedzieć, że jest niezasłużona i tyle. No. Bardzo dziękuję, Ryśku. Rysiek swoją drogą ma... Bez Ryśka na pewno by tej nagrody nie było, dlatego że Rysiek miał bardzo duży wpływ na rozwój środowiska biomatematycznego w Polsce, między innymi poprzez organizację seminariów, które tu się odbywały w IMPANie. I między innymi właśnie na tym, właśnie na jednym z takich seminariów usłyszałem po raz pierwszy o modelu, który zainspirował mnie do tego, żeby zająć się warunkami transmisji. Ale muszę zacząć jeszcze trochę wcześniej, warunkami transmisji, o których będę mówił dzisiaj troszeczkę. Żeby zacząć trochę wcześniej, chciałem powiedzieć, że tak jak wspominałem w czasie wręczania nagrody, moim pierwszym nauczycielem był pan profesor Lasota, który oprócz tego, że był wspaniałym analitykiem i wspaniałym matematykiem, no miał właśnie taką żyłkę do zastosowań. I pamiętam, że jako młody student na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej byłem zafascynowany tym, że matematyka może mieć zastosowania w biologii. To dla mnie było jakieś zupełnie niesłychane i to we mnie pozostało. Później pan profesor wyjechał z Lublina, a ja zostałem przez niego polecony panu profesorowi Kisińskiemu, który mnie wprowadził w arkana teorii półgrup operatorów. Troszeczkę już na ten temat wiedziałem od pana profesora Lasoty. Także ci dwaj mnie ukształtowali. Niewątpliwie też dużą rolę w moim rozwoju odgrywały książki i tu szczególnie książka Fellera była dla mnie jakimś takim... Przepraszam, Jacku, czy ty włączysz moje slajdy, czy... Książka Fellera była dla mnie niezwykle, książka Fellera o rachunku prawdopodobieństwa. Ta. Nigdy nie miałem, znaczy przez długi czas nie miałem pierwszego tomu i zacząłem czytać od drugiego, który miał na mnie bardzo duży wpływ. Także ja jestem takim matematykiem, który uważa, że matematyka składa się z trzech części. Z analizy funkcjonalnej, procesów stochastycznych i zastosowań w biologii. Reszta dla mnie praktycznie nie istnieje, bardzo przepraszam, to nie chciałem nikogo urazić, ale jeśli matematyka składa się chociaż, jeśli czyjeś wyniki składają się chociaż trochę, przynajmniej z części tych, co ja wymieniłem, to już to mnie to jakoś w miarę interesuje. Analiza funkcjonalna, procesy stochastyczne, no i jakieś dostosowania. Więc na moich slajdach też będzie widać trochę tego, jak się pojawią już te slajdy. Więc oprócz tych, tak powiem, zwichnięć, czyli zwichnięcia funkcjonalno-analitycznego i probabilistycznego, mam szczególne zwichnięcie wewnątrz tych dwóch, mianowicie swego czasu właśnie już jako uczeń pana profesora Kisińskiego zobaczyłem po raz pierwszy warunki brzegowe typu Fellera i po prostu nic z nich nie rozumiałem. Strasznie mnie to intrygowało. Chciałem zrozumieć, co one znaczą, co to znaczy dla procesu, co to znaczy dla związanej z tym procesem półgrupy. No i jak państwo... Jeśli państwo zajrzą kiedykolwiek do mojej książki,
o zbieżności pół gór operatorów, to tam duża część jest związana właśnie z warunkami brzegowymi, warunkami transmisji, tym, co mówił Rysiek o cienkich warstwach. Tego tam jeszcze nie ma w książce, bo ta stara książka jest dosyć stara, sprzed 6 lat. Ale właśnie wszystkie moje wyniki jakoś łączą się, czy dużo moich wyników się jakoś łączy z warunkami brzegowymi i te warunki brzegowe często są to właśnie częścią singularną, to znaczy właśnie zaburzenie osobliwe nie mieści się w operatorze, tylko jest ukryte jakoś w warunkach brzegowych. Dobrze, to teraz już mam swoje slajdy. Czy ja będę potrafił ich używać tego, jak to się... Nie, to tym chyba, tak? A, dobrze, to już działa. O, to dobrze działa. Super. Więc proszę Państwa, chciałem tak naprawdę powiedzieć o dwóch rzeczach. Chciałem powiedzieć o dwóch modelach, w których ostatnio pojawił się skośny ruch Browna. To są dwa modele, którymi się zajmowałem niedawnymi laty. Pierwszy model to jest w istocie właśnie dotyczy modelowania tak zwanych półprzepuszczalnych i przepuszczalnych membran. To oczywiście jest bardzo ważna rzecz w biologii. Ale tak jak powiem, ja jestem takim człowiekiem w sumie pomiędzy matematyką czystą a stosowaną, także bardzo dobrze mnie umieszczono. Jestem pomiędzy Jurą a Małgosią, więc będzie przejście dosyć łagodne. Więc mimo tego, że to są bardzo ważne rzeczy, te modelowanie membran półprzepuszczalnych w biologii, membran półprzepuszczalnych w biologii są setki bardzo różnych rodzajów. Więc mimo tego, że to jakby stamtąd to pochodzi, wykład będzie bardzo bardziej czysty, z czystej matematyki. Więc to od modelowania membran gładko przejdziemy do skośnego ruchu Browna, który okazuje się być granicznym przypadkiem, a potem chciałem opowiedzieć o pewnym modelu kinetycznym, którym w tamtym roku zajmowaliśmy się z profesorem Tomaszem Komorowskim. To jest znana postać, więc przedstawiać jej nie będę. Pani dr Elżbieta Ratajczyk to jest była doktorantka profesor Urszuli Ledzewicz, która przyniosła się do Lublina i mam szczęście z nią współpracować. Bardzo, bardzo zdolna i pracowita dziewczyna. Jeśli mi się uda coś na ten temat, jeśli mi zostanie trochę czasu, to jeszcze powiem o ortogonalności. To są też wyniki otrzymane przez panią dr Ratajczyk. Więc wyobraźmy sobie półprzepuszczalną membranę. Jak Państwu mówiłem, no musi być półgrupa, ale tu jej nie napisałem. Jest za to proces stochastyczny. Po lewej stronie mamy jakiś ruch Browna. Tutaj mamy też jakiś ruch Browna. Najprostszy. Wziąłem sobie te same współczynniki, żeby było łatwiej. Jedyne, co jest trudne, to jest membrana półprzepuszczalna w zerze. I tą membranę opisuje się przy pomocy dwóch współczynników przepuszczalności. Aha, przepraszam, musimy działać w L1, bo inaczej warunki by trochę inaczej wyglądały. Na razie działamy w L1. Więc patrzymy na warunki brzegowe, czy warunki transmisji tego typu. To mi to jest przepuszczalność membrany w jedną stronę, a ni to jest przepuszczalność w drugą stronę. Nigdy nie pamiętam, która jest którą, ale za chwilę to się stanie jasne, jak przejdziemy do kolejnych slajdów. Otóż po prostu z ciekawości swego czasu zastanawiałem się nad tym, co się dzieje, jeśli te współczynniki sobie zwiększę. To znaczy przepuszczalność będzie coraz większa. W jedną stronę i w drugą stronę. No, czyli pomnożyłem sobie przez n i chciałem przejść z n do nieskończoności. No, co powinno wyjść tak fizycznie? No, skoro przepuszczalność jest bardzo duża w jedną stronę i w drugą stronę, to w końcu powinienem otrzymać brak membrany, tak? Zupełną przepuszczalność, tak? Teoretycznie. Ale popatrzmy, co się dzieje tak mnemotechnicznie czy heurystycznie. Jeśli sobie pomnożymy tutaj przez n, to tak jakbyśmy lewą stronę dzielili przez n i w granicy otrzymujemy z pierwszego równania coś takiego. Drugie równanie jest niezmienione, ale pierwsze w granicy staje się takie. Czyli
mimo tego, że przepuszczalność jest pełna, tak, przeszliśmy do granicy, to w granicy otrzymujemy jednak coś, co, w czym jest asymetria, bo mi i ni zdają, mogą być przecież inne. To, co Państwu pokazałem w tym momencie, to jest oczywiście tylko machanie rękami, tak? No, przeszedłem z warunkiem brzegowym w sposób formalny do zera, do jakiejś tam nieskończoności. Ale można sobie to zrobić bardzo formalnie w języku teorii półgrup operatorów. Można to zrobić zarówno w przestrzeni L1, czyli mówimy o zbieżności jakichś rozkładów tych procesów. Możemy to również zrobić w przestrzeni, czy gęstości, przepraszam, nie rozkładów. Możemy to zrobić w przestrzeni C, to będzie jeszcze mocniejszy wynik. Też wszystko tam działa. Oczywiście z tego otrzymujemy zbieżność procesów, taką słabą, bo tutaj mamy też zbieżność jakby po ścieżkach. Co więcej, te procesy są związane nie tylko z półgrupami, ale są związane z tak zwanymi funkcjami kosinusowymi, które są jakby schowane w tych półgrupach i są bardziej pierwotnym w pewnym sensie obiektem. I okazuje się, że nie tylko te półgrupy, ale nawet jeszcze te funkcje kosinusowe zbiegają. I to zbiegają jednostajnie na całej osi, co jest w ogóle ewenementem, bo półgrupy nawet jak chcą zbiegać, to zwykle zbiegają tylko prawie jednostajnie na osi. Tutaj jest zbieżność jednostajna względem czasu, więc jest bardzo, bardzo mocny ten wynik graniczny. Też są pewne uogólnienia na grafy, o których mam nadzieję troszeczkę jeszcze później powiem. Także chciałem powiedzieć o tym, że to moje machanie rękami to jest tylko tu, natomiast rzeczywiście ten dowód można przeprowadzić bardzo formalnie. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, co powiedziałem wcześniej, że w granicy otrzymujemy coś, co powinno być tam w zerze, nie powinno być w ogóle membrany, ale w istocie tam jakiś ślad membrany pozostaje. Tak? Czyli mamy tak jak u Orwella, tak? Że wszystkie zwierzęta są równe, tylko że niektóre zwierzęta są bardziej równe niż pozostałe. Tutaj mamy właśnie dokładnie taką sytuację. Niby jest równość, a jednak w jedną stronę przepuszczalność jest większa niż drugą. Swoją drogą, jak ja to zobaczyłem po raz pierwszy i jak dowodziliśmy tych twierdzeń, interesowaliśmy się tym, jak wygląda ten graniczny proces. Chcieliśmy zrozumieć, jak on by miał wyglądać, bo te procesy aproksymujące są dosyć dobrze znane, to znaczy ja je znałem tam od kilkunastu lat. To opis jest dosyć skomplikowany, bardzo ciekawy, ale właśnie był znany. Opis wymaga tak zwanych czasów Lewiego na brzegu. To dosyć skomplikowany obiekt z procesów stochastycznych. Krótko mówiąc, ta cząsteczka się w aproksymujących procesach. Cząsteczka odbija się wielokrotnie od brzegu, ale tak mówiąc obrazowo i bardzo nieformalnie, liczymy ile razy się odbiła, a dokładnie to liczymy czas, który spędza cząsteczka na brzegu. I po wykładniczym czasie według tego czasu Lewiego dopiero cząsteczka przechodzi na drugą stronę. To jest mniej więcej, taki jest opis tych procesów aproksymujących, natomiast nie wiedziałem zupełnie, jaki jest opis tego procesu granicznego. Ja potem Państwu powiem, kto mi w końcu opowiedział, jak ten proces wygląda, ale okazało się, że ten proces jest dosyć dobrze znany i to znany właśnie od lat 70. ubiegłego wieku, tytułowy skośny ruch Browna. Jeśli ktoś się na tym zna, to chciałem powiedzieć, że ten warunek, który wypisałem poprzednio, to jest warunek w L1, ale on jest bardziej znany w postaci dualnej, wtedy kiedy patrzymy na dynamikę w przestrzeni funkcji ciągłych. Proszę zauważyć, że wtedy te mi i ni przechodzą, tutaj były przy wartościach, tutaj teraz przechodzą do pochodnych i to jest taka bardziej znana postać. Ciekawe jest to przejście. No to jest takie operator, macierz sprzężona. Jeśli Państwo sobie potrafią wyobrazić, co mam na myśli. Dobrze, więc okazuje się, że wszystko można, ten proces graniczny, który otrzymaliśmy, czyli proces opisujący takie przejście przez ślad membrany, to jest proces, który można opisać przy pomocy jednego parametru alfa. To dosyć łatwo to zobaczyć, dlaczego tutaj jeden parametr
wystarczy podzielić przez mi plus ni i będziemy mieli sumę parametrów, sumą parametrów będzie jedynka, więc taka normalizacja daje nam jeden parametr alfa i to jest pewne prawdopodobieństwo, jak się okazuje. Konstrukcja tego skośnego ruchu Browna wygląda tak. Najprościej się go konstruuje z ruchu Browna odbitego. Tutaj mamy taką ścieżkę typowo ruchu Browna zwykłą, bez żadnych odbić, bez niczego. Tutaj mamy ścieżkę odbitą, czyli wszystko to, co jest pod spodem, przeskakuje na górę. Natomiast tutaj mamy przykładową ścieżkę ruchu Browna skośnego. To się robi w ten sposób, że patrzymy na tak zwane wycieczki. Czyli tak, najpierw cząsteczka sobie biega tak, jakby była zupełnie wolna, ale w momencie, kiedy dotyka brzegu po raz pierwszy, liczymy, co się z nią dzieje od pierwszego dotknięcia do drugiego dotknięcia. I tutaj na przykład mamy właśnie taką ścieżeczkę małą, to jest tak zwana wycieczka. I teraz w skośnym ruchu Browna, w odbitym ruchu Browna jest tu i przy skośnym ruchu Browna decydujemy, czy tą ścieżkę zostawiamy u góry, czy też odbijamy ją w dół. Z prawdopodobieństwem alfa, które ty napisałem, nie odbijamy tej ścieżki. Okay? I tak samo robimy z kolejną. Tutaj jest druga wycieczka, ona tutaj wyszła też na górę. Tej też nie odbiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Te prawdopodobieństwa są... Proszę? Ach, oni tego nie widzą na Zoomie. Bardzo przepraszam, no to muszą się Państwo domyślić, co miałem na myśli ja, pokazując. To może tak powinienem pokazać. No, tutaj jest pierwsza wycieczka. To oni to będą widzieć? Albo no to jak tutaj już pokazałem. Tutaj jest pierwsza wycieczka, tu jest druga. Tutaj jest trzecia. Każdą taką wycieczkę decydujemy, czy ją odbijamy, czy też nie. Tak wygląda ten skośny ruch Brown. OK. Jest bardzo dużo uogólnień tego ruchu Browna skośnego, między innymi tak zwany pająk Walsha. To jest proces, w którym cząsteczka porusza się tylko po prostych na płaszczyźnie, czy dokładniej na półprostych. Tutaj to jest ruch Browna i w momencie, kiedy dociera do środka, to wtedy decyduje, po której innej półprostej będzie się poruszać. I znowu później wraca do środka. I znowu decyduje. To nie są tutaj te alfa i to są takie jakby troszkę prawdopodobieństwa, ale to nie do końca. A tutaj powinno, przepraszam, tutaj ten warunek powinien być z primami. To mi się gdzieś ten prim zgubił. To jest warunek opisujący zachowanie w zerze. To jest bardzo dobrze znany obiekt, jak się okazuje. Na przykład właśnie jest cała książka Portenki, na ten temat jest bardzo ładny artykuł Antua Leżaja, taki przeglądowy, bodajże 6 lat temu się ukazał w Inventiones Mathematice. OK. Sam nie wiem, ile mam czasu, więc sporo, tak? Dobrze. To oddycham spokojniej i to chciałem Państwu powiedzieć o... W zasadzie ta historia się jakby w tym momencie zaczyna, bo... No dobrze, ale najpierw opowiem o tym modelu. Wyobraźmy sobie cząstkę, która porusza się po dwóch liniach. Na górnej linii porusza się zawsze w prawo, na dolnej linii porusza się zawsze w lewo z ustaloną prędkością. Znowu ustalamy sobie też tak zwany interfejs. I cząsteczka, która będzie poruszała się po górnej prostej z prawdopodobieństwem P przechodzi przez ten interfejs, z prawdopodobieństwem 1 minus P przeskakuje na dolną część i porusza się wtedy w lewą stronę. Analogicznie, jeśli porusza się w stronę lewą, czyli na dolnej osi, to z prawdopodobieństwem Q przechodzi przez interfejs, a z prawdopodobieństwem 1 minus Q odbija się i przechodzi na tą górną część, żeby tam się poruszać. Dodatkowo jeszcze mamy przeskoki, to znaczy po czasie wykładniczym, niezależnym od tego ruchu, który tutaj mamy, cząsteczka znajdująca się na górze może przejść na dół, a cząsteczka znajdująca się na dole może przejść na górę. I robimy aproksymację dyfuzyjną takiego procesu.
Mianowicie zwiększamy częstotliwość skoków i to jest rzędu 1 przez epsilon kwadrat, gdzie epsilon dąży do zera, a prędkość poruszania się cząstki skalujemy jako 1 przez epsilon. Takie tego typu modele były badane już dosyć dawno. To są chyba lata nawet 50. ubiegłego wieku. Począwszy od Samuela Goldsteina przez Marka Katza, później była cała teoria tak zwanych random evolutions, którą rozpropagowali Grigo i Hersch. Jest taka książeczka Pińskiego na ten temat. Więc to jest dosyć dobrze znana rzecz, że jeśli nie ma tego interfejsu, to taka aproksymacja dyfuzyjna w granicy daje Uru Brauna. Proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy dosyć charakterystyczne zapadnięcie się przestrzeni stanów. Wyjściowo przestrzenią stanów były dwie proste, ale w granicy otrzymujemy tylko Uru Brauna na jednej prostej, tak? Bo te przeskoki powodują, że jakby odpowiadające sobie punkty na dwóch osiach utożsamiamy w granicy. Tak? Te przeskoki są na tyle szybkie, że nie potrafimy odróżnić punktu tego od punktu tego. Tak? To są w granicy te punkty zlewają się w jeden i powstaje nam jedna prosta. Mamy ruch Brauna. Więc zadanie, które sobie postawiliśmy z profesorem Komorowskim brzmiało: co się stanie, jeśli dołożymy ten interfejs? I okazuje się, że właśnie otrzymujemy skośny Uru Brauna. To było dla nas zaskoczenie. Tak jak teraz mogę zdradzić tajemnicę, jakby wracając od tego miejsca, nie wiedzieliśmy, znaczy ja rozpoznałem ten wynik graniczny, rozpoznałem, że to jest ten sam generator, który miałem wcześniej z tym śladem membrany, parę lat wcześniej, ale nie wiedziałem, czy w ogóle ten obiekt jest znany. No i napisaliśmy do profesora Burdzego i on nam dosyć szybko odpowiedział, że to jest najprawdopodobniej właśnie coś takiego. Także tak wróciliśmy do tego, co robił Walsh w latach 70. ubiegłego wieku, a później te uogólnienia znalazły się w wielu książkach i artykułach. Okej, więc to chciałbym jako podsumowanie tej części. Interfejs, który opisałem wcześniej, modyfikuje ruch Brauna w ten sposób, że właśnie zmienia go ze zwykłego ruchu Brauna na ruch Brauna skośny. Więc mamy dzięki temu dodatkowy opis tego, co to jest ten skośny ruch Brauna. To jest ruch Brauna, w którym znajduje się jakiś ślad półprzepuszczalnej membrany w jednym z miejsc. Oczywiście można by to było sobie modyfikować i tam mieć więcej tych półprzepuszczalnych membran. OK. Więc to jest w zasadzie zakończenie mojego wystąpienia, ale przygotowałem dodatek, o którym chciałem powiedzieć, bo ten skośny ruch Brauna ma bardzo ciekawe własności z punktu widzenia, powiedzmy, analizy funkcjonalnej, którymi się zajęliśmy z panią dr Ratajczyk mniej więcej rok temu i powstał cały szereg prac. Pani doktor jest rzeczywiście, bardzo dużo wyników wyprodukowała w ciągu tego roku w współpracy ze mną, chociaż muszę przyznać, że ja może sugeruję pewne wyniki, ale to, co ona robi, to jest absolutnie, to są absolutnie wyniki jej. Trzeba zacząć od czegoś takiego. Otóż w pewnym sensie od roku wiemy, czy potrafimy powiedzieć analitycznie, co to znaczy, że jeden warunek brzegowy jest prostopadły do drugiego. Nie potrafimy tego wytłumaczyć w żaden sposób stochastyczny, natomiast potrafimy analitycznie powiedzieć, dlaczego tak zwany warunek Robin jest prostopadły do warunku, który się nazywa warunkiem lepkiego brzegu. Przejście stąd dotąd wydaje się trywialne. Wydaje się, że tylko dodajemy pochodną,
Ale to jest tylko tak w tym przypadku. Otóż dla skośnego ruchu Browna mamy bardzo podobny wynik. Mianowicie to są warunki transmisji dla skośnego ruchu Browna, o których już mówiłem wcześniej. Natomiast warunki do nich prostopadłe są takie. Proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj pojawia się pewien minus, natomiast mi i ni zmieniają swoje role i jeszcze do tego właśnie ten dodatkowy minus się tutaj pojawia. Otóż tutaj już tego przejścia tak po prostu przez pochodne nie ma. Jest właśnie coś bardziej skomplikowanego. Ja za chwilę wytłumaczę dokładniej, co to znaczy, że warunki brzegowe są do siebie ortogonalne, ale chciałem powiedzieć, jakby wspomnieć o pierwszej własności ruchu skośnego. Otóż proszę zauważyć, że gdybyśmy sobie zamiast... ta funkcja f to jest funkcja na dwóch częściach osi rzeczywistej zdefiniowana, tak? I ma granice lewostronne i prawostronne w zerze. Otóż gdybyśmy sobie... Czy ja mogę rysować tutaj gdzieś na tym? Więc ta funkcja f... Ups, nie. Czym ja to mogę pisać? Tym się pisze? To nie raczej tym. No to czy annotate, poczekaj. To może tu, tak? Nie. Annotate. Nie, to może wiesz co, może szkoda na to. Tak? A, rzeczywiście. Więc to wygląda jakoś tak, że tu jest funkcja w ten sposób, tutaj jest druga jej część. Proszę zauważyć, że gdybyśmy sobie tę część lewą odbili do góry, czyli te minusy by się zamieniły na plusy, to znowu otrzymalibyśmy warunki analogiczne do tego, co było tutaj wcześniej, tylko ze zmianą mi na ni. Czyli krótko mówiąc, ruch Browna skośny jest prostopadły do samego siebie. To jest pierwsza, a dokładniej do kopii swojej, która w jakiś tam izomorficzny sposób jest uzyskiwana. To jest pierwsza bardzo ciekawa własność tego. Aha, no teraz przestało działać. To może tak? Nie, czym tu można to... A, bo on tutaj teraz ci lata. Dobra. Nadal nie działa. No niepotrzebnie chciałem rysować, przepraszam. Wiesz co, został mi tylko jeden slajd, to może tylko pokażemy następny, czy potrafisz to jakoś zrobić? Stop share? O nie. Co teraz? O, działa. A, to zostało. No dobrze, to jakoś przeżyjemy z tym rysunkiem. Przepięknym rzeczywiście. Proszę nie patrzeć na ten rysunek w takim razie przez chwilę. Popatrzę tylko na to, co tutaj zostało. Otóż to, co ja powiedziałem przed chwilą, że jeden warunek brzegowy jest prostopadły do drugiego, to dokładnie tyle znaczy, że z każdym warunkiem brzegowym, czy niemal z każdym warunkiem brzegowym dla operatora Laplace'a potrafimy związać podprzestrzeń niezmienniczą takiej funkcji kosinusowej, a jeśli Państwo wolą, to równocześnie też półgrupy operatorów, która jest nad tą. Więc jeśli ta rodzina operatorów indeksowana T
ma pewną, ma całą masę podprzestrzeni niezmienniczych. Okazuje się, że wszystkie ruchy Browna związane z ciekawymi warunkami brzegowymi, mówimy przynajmniej o osi, o jednowymiarowych ruchach Browna, można skonstruować w ten sposób, że znajdujemy przestrzenie niezmiennicze dla tej rodziny i znajdujemy obrazy izomorficzne tej wyjściowej półgrupy, czy wyjściowej funkcji kosinusowej. I to już jest ta, czyli każdy proces mogę skonstruować w ten sposób, że każdy proces jest schowany w tej rodzinie. I, czyli każda podprzestrzeń niezmiennicza to jest, może tak, każdy warunek brzegowy to jest pewna podprzestrzeń niezmiennicza. I teraz niektóre podprzestrzenie niezmiennicze odpowiadające warunkom brzegowym są do siebie prostopadłe. W tym sensie mówimy o prostopadłości warunków brzegowych. I proszę teraz popatrzeć, co tu się, bo to jest po prostu, ta symetria jest uderzająco piękna. To jest, proszę Państwa, opis przestrzeni niezmienniczej dla skośnego ruchu Browna w przypadku pająka Walsha. Czyli te E i O to są oznaczenia na część parzystą i nieparzystą. Ta podprzestrzeń, to jest bardzo ładna podprzestrzeń. Części parzyste funkcji muszą być takie same, a części nieparzyste wymnożone przez odpowiednie współczynniki mają się zerować. To jest taki prosty, bardzo prosty, jakby w pewnym sensie ukryty w samych symetriach opis tego skośnego ruchu Browna. Natomiast jeśli popatrzymy na proces do niego prostopadły, to proszę zobaczyć, co się dzieje. Też bardzo ładny opis przestrzeni, tylko tutaj te części parzyste zamieniają się na nieparzyste, a tutaj nieparzyste zamieniają się na parzyste, no i oczywiście te współczynniki przechodzą w inne miejsca. Ale krótko mówiąc, ten skośny ruch Browna okazuje się być, jeśli popatrzymy na tą pierwszą konstrukcję, to wydaje się jakby nie wiadomo skąd, tak? Dlaczego właśnie akurat tak? Okazuje się, że ten skośny ruch Browna jest ukryty w symetriach wyjściowego ruchu Browna, czy w samym ruchu Browna, tym wyjściowym, jako bardzo naturalny obiekt. O, tyle chyba chciałem powiedzieć na jego temat. Pięknie dziękuję, przepraszam za te różne zawirowania w międzyczasie. Tutaj tak przyglądam się temu ostatniemu slajdowi i widzę, powiedzmy, rozwiązanie równania falowego. A tak. Jednowymiarowego. Teraz, co się stanie, gdybyśmy mieli wielowymiarowe równanie falowe, czy coś tutaj, jakaś analogia by była? No bardzo trudne pytania zadajesz. Mogę poprosić jakiś łatwiejszy zestaw? No dobrze, a łatwiejszy. To po prostu te uogólnienia na wiele wymiarów są bardzo trudne i to wcale nie jest oczywiste, jak to zrobić. Właśnie jakby to, że ta teoria może być tak głęboko rozwijana, to jest skutek między innymi tego, że rozwiązanie równania fali jest bardzo proste. I dzięki temu możemy znajdować praktycznie niemal jawne rozwiązania pewnych zagadnień i stąd się biorą tego typu rzeczy. Jeszcze tylko jedno drobne pytanie, ponieważ tą prostopadłość wiąże z równaniem Fokera-Plancka, czyli prospektywnym. Jak się to ma w przypadku retrospektywnego? Wydaje mi się, że będzie tak samo. Tak samo? Tak. Znaczy, oczywiście wtedy warunki brzegowe się zmieniają na dualne, ale tu nie powinno być zmian większych. Bo ja nie do końca będzie to samo, dlatego że no, ten wybór przestrzeni funkcji ciągłych jest kluczowy ze względu na to, że ja mogę wtedy brać wszystkie warunki typu Fellera. Natomiast jeśli przejdziemy do Fokera-Plancka, czyli do równania w L1 powiedzmy, to wtedy niektóre warunki brzegowe nie będą miały sensu, bo no, trzeba by było zmieniać przestrzeń. Także tutaj będzie ta trudność. Ten wybór przestrzeni funkcji ciągłych jest
No trzeba jednak od tego zacząć, nie od czegoś innego. To jest kluczowe, żeby tu pracować. To jest nietypowe swoją drogą. Komodorowa wstecz, ono jest wydaje mi się bardziej naturalne, jeżeli wprowadzamy warunki brzegowe, wydaje mi się bardziej naturalne niż trudne jako karaplanka. Ono jest jakby wtórne dla warunki. Tak. Jeśli można, to chciałbym się upewnić co do znaczenia tego rysunku. Tam jest N półprostych czy N prostych? N półprostych, tak? Mhm. Tutaj akurat ze względu na to, że tego pająka chciałem tam umieścić w dobrym miejscu, to wziąłem parzystą ilość i dlatego to wygląda, że to są proste, ale w istocie to są półproste. Więc tu jest 8 półprostych i to jest znaczenie N, tak? I co to oznacza funkcja parzysta lub nieparzysta, czy parzysta część funkcji? Okej, okay, bo w istocie, no, tego nie chciałem o tych technikaliach mówić, ale tutaj jest tak, że w istocie patrzymy na ich rozszerzenia. To są to C od T, ta półgrupa kosinusowa, funkcja kosinusowa, ona działa na N kopiach przestrzeni liczb rzeczywistych. Czyli z każdej. Jakby tutaj te warunki brzegowe, żeby o nich coś mówić jakby w szerszej przestrzeni, to ja muszę każdą z tych funkcji najpierw rozszerzyć do czegoś więcej. I właśnie muszę patrzeć na rozszerzenia, żeby wyszło dobrze, to muszę patrzeć na rozszerzenia pochodzące z czegoś takiego. Strasznie trudno to powiedzieć. W istocie zaczynam, czy ja tutaj mogę napisać? Nie będą widzieć tego ci, którzy są na Zoomie, ale muszę najpierw patrzeć na tego typu przestrzenie i dopiero w tej przestrzeni szukać podprzestrzeni niezmienniczych. I w istocie to, co tutaj jest, to jest podprzestrzeń tego, a nie tego, co się narzuca. Funkcji całkowicie antysymetrycznych, coś w tym rodzaju, tak? Tak, tak. Rozumiem. Tutaj, znaczy wychodzę z czegoś takiego, tutaj szukam podprzestrzeni niezmienniczych związanych z warunkiem brzegowym, który sobie wymyśliłem na początku. Czyli najpierw mam warunek brzegowy, ale szukam dla niego podprzestrzeni niezmienniczej w czymś takim, w czymś znacznie większym. I dopiero później ograniczam to do, jakby inaczej mówiąc tak, ta podprzestrzeń, to jest podprzestrzeń tamtej przestrzeni, ale ona jest izometrycznie izomorficzna z przestrzenią funkcji ciągłych na tym grafie. O tak. Czyli tutaj mamy większą przestrzeń, szukamy jej podprzestrzeni i ta podprzestrzeń jest izometrycznie izomorficzna z przestrzenią funkcji ciągłych tu. Dziękuję. Mam jeszcze jedną, chciałbym się podzielić taką uwagą, czy takim czymś, co się ostatnio dowiedziałem. Właściwie dwiema rzeczami. Pierwsza rzecz to, jak słuchałem niedawno wykładu profesora Tajry, to on mówił o trzech poziomach widzenia takich zjawisk, no nazwijmy to ewolucyjnych, dyfuzyjnych może. Makroskopowe to jest opisać przy pomocy półgrup. Mikroskopowe opisać przy pomocy procesu stochastycznego. Jeszcze widział coś mezoskopowe, to pośrednie znaczy się, za pomocą albo formy Dirichleta, albo warunków brzegowych i operatora. To tak przekonuje do pewnego stopnia, bo wydaje się niektórym z nas być może, że ten proces stochastyczny to jest jakieś takie najbardziej podstawowe opisanie tych zjawisk transportu, tam dyfuzji i tak dalej. No ale właśnie w związku z tym dowiedziałem się niedawno na wykładzie profesora Pilipienki, że istnieją wzory na te półgrupy procesu odbitego, skośnego. Wiadomo, że istnieją takie dla modułu, bo to jest w pewnym sensie sprawa symetrii i jak proces czy półgrupa ma symetrię, to można rozważać coś w rodzaju procesu opisującego moduł, ale są też takie wzory dla tych skośnych, mam na myśli takie makroskopowe, prawda? Nie tylko na poziomie wycieczek, ale też na poziomie wzoru na półgrupę. A tak.
Tak. No to w takim razie znane jest. Tak, to jest znane, ale ja właśnie to, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe, bo to na przykład w książce nie mogę sobie w tym momencie nazwiska oczywiście przypomnieć, ale w niektórych podręcznikach można przeczytać coś takiego, że proces stochastyczny to jest coś znacznie więcej niż półgrupa. I w pewnym sensie to jest prawda. Natomiast to, co ja tutaj pokazuję, to jest jakby pokazanie, że ta półgrupa to tak niedużo z tyłu za procesem. Dlatego, że rzeczy, które można skonstruować przy pomocy analizy stochastycznej, czyli właśnie nowe procesy ze starych, również mają odpowiedniki w analizie funkcjonalnej. To znaczy można sobie pod przestrzenie niezmiennicze można konstruować rzeczy, które były niekonstruowalne przy pomocy takiej, jakby tego nie widać bezpośrednio we wzorze na półgrupy. Natomiast jak sobie popatrzę na podprzestrzenie niezmiennicze, to się okazuje, że tam jest ukryte znacznie więcej niż by się wydawało na początku. To chyba Chang i Zhao tak pisał. No właśnie, tak. No właśnie szukałem na nazwiska Kyle i Chang i nie mogłem go znaleźć. Dziękuję. No jeszcze mamy czas. Może jedną taką uwagę, jak tak słucham Ciebie, mówię o tym ruchu po prostej i przechodzeniu przez punkt, który mamy odbicie, to warto by było zobaczyć taką rzecz, że transport wewnątrzcząsteczkowy, wbrew temu, co do tej pory uważano, to nie jest zwykła dyskusja, to jest po prostu ruch po pewnych, nazwijmy to, odcinkach. I ten ruch odbywa się mniej więcej w ten sposób, że cząsteczka jest transportowana z pewną prędkością i może być dokowana w innym miejscu. Przy czym to dokowanie jest dość statystyczne, czyli w ten sposób, że z pewnym prawdopodobieństwem ona się zatrzymuje, jeżeli trafi bliskie otoczenie danego miejsca, to jest wychwytywana i transport się kończy, a jak nie, to ona idzie w drugą stronę. I znowu jest jakby wychwytywana z pewnym prawdopodobieństwem. Więc tutaj to jest bardzo ciekawe, że bardzo zbliżone zjawisko, jak u Ciebie z odbicia, a tam jest kwestia wychwytywania po odbiciu, ewentualnie dalszego transportu. Znaczy, ten akurat model to bardziej jest związany z fizyką, ten drugi, który z Tomkiem Komorowskim robiliśmy. To są bardziej zagadnienia kinetyczne niż biologiczne. Jeżeli myślimy o transporcie mikromolekuł, to jednak jesteśmy bliżej już fizyki niż biologii. Państwo mają Okej, dobra. W takim razie będziemy, no nie wiem, czy to... W takim razie przejdziemy do ostatniego. Zaraz, poczekaj. Tak. Tak, to się pan poukłada w sobie.